czekaj. Mały dzwoni z pretensjami. Tata, dlaczego ja nie mam Facebooka na telefonie? To są problemy. Dokładnie, a nie. No czekaj, to zaczekaj, ja przyjadę i spróbuję. Bo my mamy tam i w lewo jakby 90, nie? No. No nie, to czekaj, muszę się zatrzymać, bo szkoda mi kłada. Jest, ale nie wiem, czy przez tą rzeczkę wyjdziemy na drugą stronę, czy nie. Bo tam Daniel w prawo nie ma nic, nie? Nie ma. Tam są drogi. Tam dalej jest droga. Wiem, ale my mamy Sławek, ale wiesz, że my tam mamy, nie? O tam gdzieś generalnie, nie? No. A bo tu faktycznie rzeczka jest, tak? Taka kurczę. Tak, taka no jest głęboka trochę. Jechać? Tam? No, jechać. O, ale fajna, kurde, takie zakole. Za ten. Może i ryba. Tylko dobra, wiesz, ja nie wiem, którą... No dobra, no może i tą stroną, zobaczymy, na razie... Raczej tam tu jest pokazane, ale no może znajdziemy jakiś brud. Tylko, że na mapie ona się zaraz kończy, ale... Jest droga, jest, tak? To zajebiście. No, to fajnie. Brud jest na miejscu tu. Poczekaj. To może, umyjemy, nie żartuję, poczekaj. Czyli tu przejeżdżamy tam jest droga, i tak, no to właśnie, bo my tam mamy dojechać, nie? No to czekajcie, bo sobie zjadę spokojnie. Tu masz asystenta zjazdu. Tak, na mulce. Czekaj, nie ma z tyłu, dobra. Nie ma. Jest okej, okay, ale zajebista droga. No jest super droga. Czy mogę mi pomóc, czy ten? Nie no, chyba powinno być okej, okay, nie? No raczej przejedziemy. Bardzo powoli, bo na dole dobija dość mocno. Spoko. Do tego... O, prawe koło ci hamuje. Luzik jest. To jest okej. Okay. Co jeszcze? Poczekaj, Daniel, ja was nagram. Ja. Zwolnij sobie, tak. Jest dla ci, puść hamulec, później i jest pięknie. Mama, dobrze, że byłaś na tym, nie? Tyle. Bo by poleciała nogawką. No i kurwa, wolniej sobie walnij to rób. Takie rzeczy wolniutko sobie rób, tak. I teraz ogień, spoko. Sławek, ty dziku. No tutaj wzdłuż tej rzeczki to dużo jest takiego miejsca do zabawy. No kładę by nie przejechał. Ale przecież kładeczka jest na kłada, jak sama nazwa wskazuje, nie? Tak. Sławek! Widziałem, no. Wiesz, wiedziałem, że podskoczyłem. Jedź, Sławku, jedź. Ej, ja to... Znaczy generalnie to by dał radę jechać chyba tym potoczkiem. Nie, bo gałęzie są co chwilę, takie wiesz. Ale ogólnie on ma dno z kamieni, także by było... No. Ale pod mostkami bym się nie mieścił. Dobra, jedź tam prosto. Tam odbijemy, dołączymy. Sławek, nie drzyj tych opon. Ale nie powiesz, że ci się nie podoba. Nie no, kurwa, podoba się trochę. Taka do tyłu, dobra. 90 ponad. O kurde, Zewko, tu nie ma szans zjechać. Ja już cofam. Uważaj, ładnie, bo ja będę cofał. Przecież nie skręci tutaj, co ty, kurde. Gdzie ja tu skręcę, kurde, co ty? Spoko, drużynka, spoko. No. Aż nawet by się wykąpał, kurde. Trzeba będzie traka tylko zmodyfikować. Znowu ta rzeczka. Tu i tak dołączymy do tej drogi, co przed chwilą nie skręciliśmy, co pisało, że jest ten, nie? Żeby nie skręcać. No, żeby nie skręcać. Ale tutaj też nie obiecuję, że przejdziemy, bo tu widzę, że jest dość ten... Ciekawie, że tak powiem. Tu jakieś domki dla tego? No. Ej, zapisz tą trasę, kurde, na pewno. Patrz. No jest spoko, no. I tutaj w prawo wyskakujemy, nie? A to L-ka raczej już chyba. Nie, tutaj nie przyjedzie. No to możesz, no. No ty kurde.
Tak, Sławek cwany, bo Kawasakę ma. Przecież to kurde, nie wiem po co drogę zamontowali. Inne jest, znaczy pozwala jakby kawka zejść na niżej dużo, nie? Prędkościowo. No jest troszeczkę głębiej. No przejdź. Ja nawet nie poczułem, stary. No nie, on po prostu jedzie, no kurczę. No. Nie, no nie, nie chwalę, ale no kurczę, rzeczywiście. Dawałeś sobie eleczkę teraz? Tu chyba pasuje eleczkę jednak, no. Wjeżdżaj no, przez to, się. Przedrzesz chyba przez to. To nie powinno być przecież mecz. Lajcik, stary. A to pokłada nie widać. Co oni będą robili tych kołuży tyle? Zblokuj sobie no, most. Zblokuj sobie ten. Zblokuj sobie, Sławek, zblokuj sobie. Sławek, musisz se zblokować, Sławku. Sławku, zblokować se musisz. Co się stało? Czekajcie. A Daniel, wyprostuj koła. Ale mogłeś sobie zblokować. Dla świętego spokoju sobie zapnij, no. Tu Daniel, tu właśnie wyjechałem. Sławku, musisz się przyzwyczaić, że wiesz, tu palcem sobie, palcem se łapiesz i ten, nie? On nie jechał, ja jechałem na spokojnie, tylko nie chciałem zrobić wielkiej fali, bo mi się woda pod dupę nalała. A wy się czyli nie wiem, podjedź metr do przodu. A tutaj, Daniel, możesz mieć problem, tutaj sobie zapnijcie, dobra? Nie plotka, nie? Powiem wam, że tu już ciepło miałem. Ale fajne jest to, ale kawka nie poczuła tutaj, spoko. Nie, nic, czekaj Daniel, czekaj. Zobaczymy jak on defloka ma. Zobaczymy jak będzie poczuła, ale 520 to już tak trochę czuło. Eleczka, zapięty mechanizm i jest spoko wszystko. Mama ma zapięty mechanizm? Dawaj cegłę w błoto! Kurwa, cegłka też. To był też lepszy. To znaczy, da CF-ka. Zobaczymy, czy wali się już troszkę, Kamil. Środkiem? Tak, dawaj. Nie, bez zastanawiania się. To bez problemu, przecież on waży 370 kilo waży, to też wiesz. Nie, ale on się to buda. Dobra. Trzeba uważać, czasem takie liście się lubią zapalić o wydech. Sławek! Sorry. Ale mi difflok się chyba nie rozłączył. Poruszaj kierownicą na lewo i na prawo. Ale to trzeba po tym dźwigiem pociągnąć chyba, nie? Dobra, nie, jest okej. A ty tak miałeś jechać do tego, do filharmonii, nie? Tak, dokładnie. Kolega, nie dość, że mnie ten... Nie no, ja tam wyskoczę, nie? Nie dość, że mnie schlapał jak tego, jak dziada ostatniego borowego, nagrywasz? Pojedź, no. Kawasaka nie czuje nic. Dobra, tam, ale tutaj w lewo czy prosto tam? Tak bardziej prosto. Ciężko, dobra. No bardziej tak prosto jakby. Jest, tu dość duże było to, nie? Mówisz, że ciągnę tą wajchę do spodu i tak i jadę, nie? Tak jakbyś hamulec naciskał, nie? Stoi! Dobra, bo my tamtędy nie przejedziemy, ale tędy przejedziemy. Mogę cofać? Czekaj, nie cofaj. Dawaj, zablokuj sobie, Sławek. Masz zablokowany? Mama. Przejedziesz. O, przyjdź, cofnij, Wadim. Wadim, cofnij. Cofam. Uważaj. Dobra, jak co to mam drugiego buta mokrego. Myślę, że bo tu Daniel próbujesz tędy? Tędy. Bo się musisz dobrze rozpędzić, no właśnie, no dobra. Tu może będzie mniejszy ten, nie? Ale bez blokady, Daniel, bez blokady, nie wjeżdżajcie bez blokady w taki teren. Po to macie blokadę, żeby tutaj sobie właśnie to zablokować już. No, obierz Wadim. No czekaj. Bo tutaj siądziesz, Waldim, no. No siądziesz. Raczej tak, ale no. O, tutaj jest, ale tu też jest. Ale straszna mułaka tu jest. No. Ale to jest takie błoto, takie już kurczę mega wciągające, wow. O, tu
tutaj już też. Trzymaj się teraz. Czekasz, że ja mam się. Sławek, ja się zatrzymałem na Rydym, bo... Bym cię nagrał. Dałeś, nie pomyślałem. Kurde, płoto w drugim bucie. Prywa, to jest to, co lubię. Ale poradziłem sobie. To Sławek normalnie rusza już. Dobra, nie, do przód. To tylko raz, to wiesz. Już więcej nie będzie. Ale czego tak zrobić? Czekajcie, bo się przód nie rozblokował. Okay. No niech poruszaj lewo, prawo, kierą. To zawsze najwięcej dobra, daje. Dobra, jest. Zadziałało. Ale fajne to było miejsce, fajne. No, ciekawe. No. A to się jeszcze skończyło, będzie... czekajcie, bo wiecie. Na razie. Zaczkoczy. No bez tego, powiem ci, bez tego... Zajedzie, ty, tego Dinksa... Zajedzie. Bez tego Dinksa to by było ciężko tu jeździć. Tego, tej blokady. Ją sobie możesz w każdym momencie włączać. No, to jest najlepsze, że się nie musisz zatrzymywać, nie? Ale błotniście tu jest bardzo. No dobrze. O, to są kurde. Jakieś takie turkowiska, nie? No nie przejedziesz. To jadę. Od razu se Jinxa trzymaj, Sławek, i wiesz. No właśnie. Trochę niewygodno, bo daleko jest, ale no... Musisz go cały czas sobie go lekko trzymać. On się tylko do końca odda, tak jakby, żeby nie przeszkadzać, tak? Tak. Ty sobie go możesz troszeczkę cały czas trzymać. I sobie regulujesz tak naprawdę działanie tego. No nie, może to działa stopniowo. Tak. Chyba zajebista droga. Bardzo. Warto było tym asfaltem nadrobić, nie? No, bardzo. Ten kawałek. No to wiesz, ten kawałek, tak. Cały czas tu jest. I takie kałuże co chwilę, patrzcie, co następna. Najgorsze jest to, że tu mamy... Ja tu widzę, zaraz... że... O a co tam jest w przodu? Rzeczka. Właśnie zobaczycie zjazd normalny. Jest. Najgorsze jest to, że my mamy w lewo zaraz jechać. Obawiam się, żeby to nie było dzidy jakiejś tam dużej takiej. Spokojnie, zobaczymy. Ale może nie. O kurde. No, powiem ci, Kamil, te tereny, kurde, są zwalali. Rewelacja. Tu chyba samochodami jeżdżą, nie? Tak, myślisz? Tak widać, no. Widać, no. Się bawią. I kładami, nie, no kładami, bo kurczę, mały rozstaw jest. Chyba, że taki samurajek jeździ. Taka napniaczka na środku. Górę, trzech, tak. Gdzie? No zaraz będziesz miał. Aha, dobra. Widzę, no. Przed tobą. Wiem, mam go. Ale wiecie co, najgorsze jest to, że mamy w lewo 90 teraz, poczekajcie. Nie ma tu drugi, nie ma jeszcze, na razie. No, mam nadzieję, bo to nie wyjdziemy pod tą górkę. Idziesz też, no. Droga idzie cały czas już tego strumienia. No jest tam w lewo może zaraz, nie? Nie wiem. Ale na razie jedziemy troszkę. Najwyżej się wrócimy. No. Nie powiem, że zjadę już za głową drogę, bo tutaj one się rozwiklają, jedna jest hardkorowa, druga jest taka o. My mamy bardziej w lewo się kierować za niedługo. Za 50 albo za 100 metrów my mamy w lewo. A droga jako tako jest. Tako jako. Ła. Przyznam, że... Tak, nie wiadomo jak jechać. W lewo, na pewno. Nie, spokojnie, tylko że wiesz. Nie wiem, czy dobry pomysł to był, ale... No już sam nie wiem. O, jest droga pod na górę. Jest strzała tam. Uwaga, tylko Daniel, ostrożnie, Różu. Może byś co prawej bardziej ten... Masz diffa zapiętego? Tu cały czas mógłbyś... Ale idzie was. Cały czas mógłbyś... Może tu jest... Czekajcie... Idzie przejazd. Zaczekajcie, ładuję. Karabin naładuj. Na razie Danielku poczekaj, nie? Tutaj
trzymałeś, Sławek, na tym pierwszym podjeździe, to się trzymałeś? Aha, dobra, tu nie ma takiego błota nawet, nie? Mówiłem właśnie, że jest okej. Szybkość. Trzymałem, ale nie ma sensu. I tu w lewo było pół, tu nie? Dobra? Tak. Dobra. To poczekajcie na nas, wiesz? Tam jeszcze Daniel teraz jest. Ja nie stoję nawet, kurde, na padzie. Tutaj, chowanie, uważaj. Uważaj, powoli tutaj. Wypadłem tam z kolejny i na prawo tak poleciała. Ale jest... O, właśnie podjeżdżasz kamień pod to miejsce. Lewo się trzymałem, bo mnie rzuciło na prawo na taką kolejną górkę. Czyli lewej, Sławek. Lewej, to zdecydowanie. Może się uda. No tak, bo tu, dobra, to samo rzuciło. No, wiecie się? Proszę, raczej w porządku chyba, nie? Podjeżdżam. Mogę na tych kołaziach. No nie, Sławek, żeby się tu nie musieli zatrzymywać. Dobra, trzyma się. Spokojnie, Daniel, równym gazem, wiesz? A czy lipa będzie, jak trzeba będzie wracać, nie? Jak wracać się... lepiej. Tu light, Daniel, jest okej tutaj. Nie, ja nie wyjadę. W sensie... lewą stroną, Daniel, wiedziesz. Ślizgam się. Ale zblokowałeś sobie, tak? Ty tylko... cały czas na blokadzie. Jak sobie tu zejdę, wejdę. Chyba zatrzymali, Sławek. No dobra, wiem. Daniel, możesz lewą stroną objechać taką pętlą tam koło tego wodnika. A jakaj, no spróbuję, nie? Czekaj, podnieś jeszcze, Sławek, żeby się kamień nie musiał tu w kijowym miejscu zatrzymać. Nie, spoko, zatrzymać. Będzie okej tutaj. Tak? No. Jest okej? Dobra. Kamień, zobacz na mapę, daleko jesteśmy od takiej drogi? No, prosto mamy, prosto mamy jechać. Jadę. No, teraz po deszczu robi się dużo gorzej. Teren się wyrównuje, więc no, teoretycznie będzie być okej. Droga jest niby, nie? Cały czas. Tak, to jest równa droga. Ja się boję, kurde, porysować cokolwiek, więc jadę powoli. Tak równo, no. No, fajny teren będziecie się użyli. No, mega. Poza tymi asfaltami super. W lewo kamień? No ja nie wiem, gdzie. Droga idzie w prawo. My mamy w prawo. Bardziej dobra. W prawo, no. Dobra, no okej, tak droga idzie. Ale w lewo też chyba szła, czy nie? Nie? Tak, dobra, ale nie wiadomo, bo tam jest, prawo, no, tam jest jakiś wąwód. Coś jechało, to wiesz, lepiej tędy. No jest tutaj tych dróżek, kurde, ale ten teren, wow. Nie, tutaj mega, zajebiste miejsce. Ja bym tu jeszcze raz przejechał do tyłu. Ale po tym deszczu by było ciężko za chwilę wyjechać. Ja już ledwo co wyszłem. Ja myślę, że po naszym zajechaniu, kurde. Też powinniśmy tam, Sławek, dojechać do jakiejś drogi w lewo powinniśmy pojechać. Jak tam dojedziesz, a powinniśmy przyjechać z prawej. Droga jest w lewo teraz. To powinniśmy z prawej przyjechać. Jakbyśmy tam tym podjazdem. Niebieski szlak, dobra, widzę. Ten podjazd, coś byśmy się tam na dole zastanawiali, nie? O kur... ale kurzał głęboko. Przeciwiłem. Ale leje. Leje, no. Brzydko. Dobra, czekajcie. Tu prosto, jest droga, tak? Coś jest. No tam ktoś nie jest. Nie chciałbym się wracać generalnie. No pasowałoby stąd wyjechać. No i... żeby w prawo nie skręcić za tym, bo jest... A nie, no tak, to tutaj to nikt się nie pchał raczej. O zdrowych zmysłach. A jak to nie? Jak to nie? Tak, na pewno, panie. Szczególnie we dwie osoby, nie? No to tak. Tak jest fajny teren dzisiaj. No kurde, daj spokój. Ale i tak nie padało dwa dni, panowie. Wiecie, co tu było 3 dni temu? No ja się domyślam. Taki szlak idzie tam w prawo. My mamy łukiem w prawo delikatnie jechać cały czas. Dobra, to pojedziemy tędy. Kurde, lepiej niż Uchaliny, bo taki teren, bo Uchaliny to kamienie. Wjeżdżaliście przez tą kałużę? Dalej, no. Tak, no. Bo tak wygląda niepewnie, nie? Tutaj tylko nie ma objazdu, czy jest? Drzewo się zwaliło. Tędy prawą stroną. Uchaliny to kamienie mi tak zeżarły, kurde, z spodu, że jeszcze raz i... Naprawdę? Przód? No, przód strasznie. Uwaga, bo tu też coś wystaje tak po środku. No.
Bardziej w lewo. Bardziej w lewo, tak? Chociaż to też tak jest, no. Jakaś droga jest, no. Wiesz, no... No lepsza na pewno niż ta po prawej, kurde, bo to po lewej to nie ma szans. O, jakie tam jest, jakie było to. A tu chyba ten szlak jest cały czas, czy nie? Tutaj tak, jesteśmy na szlaku, jest tak u mnie. No, ciekawie bardzo tu było, wow. Nadal jest, kurde. To nadal jest fajne. A tu paintball chyba ktoś grał? Czy mi się wydaje, że plamy zarywa? Zabij się, żebyś kulką w łeb nie dostał. Zaraz? Może teraz grają? O, śmieci, kurwa, jesteśmy blisko do... jesteśmy blisko cywilizacji, ja... tak? No nie, no zaraz zobaczysz, bo braku cywilizacji. Masa, no wiem, wiem. A to przynajmniej wiemy, że tu jakiś samochód dojechać musiał. Ej, stary, jak masz dom, to i tak musisz przecież płacić. Nie rozumiem, daj, kurde. Daj spokój, to jest patola. Patrz, ile tylko jest... Ile wywalone jest do strumienia? Przecież te folie by się dało spalić, kurde, w kominie. Dokładnie, razem z oponami. A, na koniec lasu.